zgodzę przypomnieć, że marzymy o tym stowarzyszeniu, żeby oprócz korzeni, którymi my jesteśmy, dać skrzydła. I tutaj zwrócę się do pana dyrektora, a potem w kolejności do Władysława oraz do kolegi Sergiusza i pana kanclerza Andrzeja. Przepraszam, że tak bez tego, ale żeby zaznaczyć kto co jak. Politechnika Warszawska, obserwujcie, Politechnika Łódzka i pan dyrektor zacznę teraz, potem Władysław. Szanowni Państwo, Państwo pewnie doskonale wiecie, jako mistrzowie w tym zawodzie, w zawodzie zegarmistrz, pewnie wielu z Państwa jest rzemieślnikami, do 1989 roku była obligatoryjna przynależność do organizacji rzemiosła. Wówczas organizacje nasze były dość silnymi organizacjami i miały wpływ na wiele czynników, również na wpływ, no, ograniczony, ale jednak na państwo. My jako rzemiosło, to co mogę powiedzieć, od dłuższego czasu, właściwie od 3-4 lat robimy taką zmysłowaną akcję, zarówno w poprzednim rządzie, jak i teraz obecnym. Chcemy, aby powstała w końcu ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym. Ustawa, która by spowodowała, że powstanie mocny samorząd gospodarczy. My jako rzemiosło jesteśmy najstarszym samorządem gospodarczym w Polsce. No niemniej bez tej ustawy nie jesteśmy w stanie oddziaływać w jakikolwiek sposób na rząd po prostu. Dlatego no my idziemy w tym kierunku, aby taka ustawa powstała. Próbowaliśmy zmienić naszą ustawę o rzemiośle, bo taką ustawę również mamy, aby ta obligatoryjna przynależność wróciła i abyśmy mieli jakikolwiek wpływ na to, co się w państwie dzieje. Także tyle jakby z mojej strony to, co próbujemy po prostu robić, aby wzmocnić nie tylko zegarmistrzów, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o rzemiosło, mamy po prostu 119 zawodów. Te zawody coraz bardziej są, akurat zegarmistrzostwo jest takim zawodem, czy jest traktowany jako zawód elitarny w tej chwili, dla dość wąskiej grupy jednak odbiorców. No niemniej my się staramy, aby to rzemiosło podnieść i we wszystkich zawodach, abyśmy mieli cokolwiek do powiedzenia, a niestety w tej chwili sami jesteśmy troszeczkę rozbici. Jeśli można, Jurek, ja do Ciebie przede wszystkim, bo Ty powiedziałeś coś bardzo ważnego, uważam, natomiast ja bym jeszcze uzupełnił. Mówiłeś o zegarkach popularnych, które będą kupowane i wyrzucane. Mówiłeś o zegarkach firmowych, które będą funkcjonowały, ale nie powiedziałeś jednej rzeczy. Nie powiedziałeś o zegarkach pamiątkowych, rodzinnych, sentymentalnych. Takie, które będą zawsze naprawiane, może nie będą używane, ale będą musiały być konserwowane, naprawiane. I teraz to jest trzecia grupa zegarków. Teraz to jest normalne w państwach zachodnich, że zegarmistrze są skupieni w tych dwóch grupach właśnie, znaczy w markach, w brandach i niezależnych tych pamiątkowych zegarków prestiżowych. Oni się miksują, oni przechodzą z jednego miejsca w drugie, z tego drugiego w pierwsze. I to jest któraś grupa szkoli, zwykle szkoli ta branżowa, tak? I oni potem idą na niezależne i robią sobie swoje, tak? I myślę, że tego typu sytuacja powinna u nas nastąpić, natomiast to, co się nie zdarzyło jeszcze, to znaczy organizacje sprzedażowe, producenci, a poprzez producentów dystrybutorzy, nie próbowali do tej pory jeszcze szkolić zegarmistrzów, bo nie musieli, bo do tej pory brali z rynku i zawsze im starczało. Dzisiaj już jest taka sytuacja, że zaczynamy o tym mówić. Znaczy oni zaczynają o tym mówić, zaczynają szukać i to jest o tyle ważne, że to są pieniądze. A niestety, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze również w szkoleniu. Tak? Także to jest jakaś droga, która może się zdarzyć. Natomiast niezależnie od tego powinna być opcja właśnie tego miejsca szkolenia przy zegarmistrzu. Żeby ten niezależny dzisiaj zegarmistrz również mógł szkolić. Jemu się rzeczywiście nie chce, bo to jest dużo pracy. I tutaj może jest problem. To znaczy, jeśli Stowarzyszenie Rozwoju mówi o tym, że brakuje zegarmistrzów, że trzeba coś zrobić, to trzeba wesprzeć finansowo, albo wesprzeć tych zegarmistrzów, którzy mogliby to zrobić. Oni po prostu nie mają motywacji i może trzeba ich jakoś zmotywować. I to pewnie są pieniądze również, chociaż może nie tylko. Ale trzeba ich zmotywować, bo bez tego no nie będzie szkolenia zegarmistrzów w tej części indywidualnej. Tak?
Jeżeli chodzi o środki finansowe, to oczywiście one są dość małe, ale są jednak zabezpieczone przez państwo. Każdy rzemieślnik, który kształci młodego człowieka, ma dwie możliwości zwrotu środków. Pierwsza możliwość to jest taka, że dostaje zwrot wynagrodzeń oraz składek ZUS-owskich, to jest tak zwana refundacja. Tą refundację wypłacają ochotnicze hufce pracy. Natomiast druga możliwość to jest po zakończeniu całego cyklu nauki, trzyletniej nauki, bo teraz mamy zawody branżowe w szkole pierwszego stopnia, są zawody trzyletnie, dostaje z gminy tak zwane dofinansowanie, czyli dostaje zwrot kosztów tych, znaczy jakby na pokrycie tego całego systemu kształcenia. Oczywiście te koszty, to ten zwrot nie jest zbyt wysoki, bo to jest na dzień dzisiejszy 8089 zł, więc my troszeczkę jakby walczymy też o to, aby ten zwrot kosztów był większy. Notabene 4 lata bodajże temu zostało takie badania zrobione przez Instytut Badań Edukacyjnych, to jest taka jednostka podległa MEN-owi. I muszę powiedzieć, że w większości zawodów rzemieślniczych koszt kształcenia, my tak uważamy, bo dofinansowanie powinno być na poziomie około 20 tysięcy złotych. Powiem więcej, to dofinansowanie wypłacane jest z Funduszu Pracy, a przez Fundusz Pracy kto tworzy? No tworzymy my, nasz pracodawca, tak? A mimo tego, obojętnie jaka by to ekipa nie była, no to nie jest, jakby to dofinansowanie nie jest podnoszone. Powiem więcej, niedawno jak w miesiącu bodajże czerwcu wystąpiliśmy też do ministra pracy o zwiększenie wynagrodzenia dla młodego człowieka, bo nie oszukujmy się, ale wynagrodzenie dla dzieciaka, który kształci się na przykład w zawodzie zegarmistrz, no to w pierwszym roku mamy 4%, potem 5% i 6% średniego miesięcznego wynagrodzenia, więc te pieniądze są bardzo małe, no niemniej jakich są. I też staramy się jakby spowodować zwiększenie tych kosztów. Ale oczywiście Ministerstwo Pracy, to muszę państwu powiedzieć, było zainteresowane zwiększeniem tego wynagrodzenia. No niemniej absolutnie nie mówi się, że to zwiększenie miało być z budżetu państwa. Mówi się o tym, że to pracodawcy powinni partycypować w kosztach, tak? Dziękuję pięknie, dyrektorze. Ja bym teraz chciał troszeczkę trzymać na tym poziomie tę dyskusję. Już głos sali, to ważny głos. Roman Łoszewski, absolwent Szkoły Zegarmistrzowskiej w Gdańsku, z zawodu redaktor emeryt. Nie wiem, jak państwo sobie wyobrażają szkolenie zegarmistrza przez zegarmistrza mistrza. Czy młody chłopiec skończy szkołę podstawową i idzie do zegarmistrza i jest człowiekiem po podstawówce, ale zegarmistrzem, czy też jest gimnazjalistą jeszcze, licealistą, który chodzi do szkoły do godziny 12, 13, 15 nawet, a po 17, po 16 idzie na naukę zawodu, czy też zarywa co drugi dzień w szkole po to, żeby co drugi dzień kształcić się na zegarmistrza. W zawodówce, w szkole, którą ja kończyłem, wyglądało to tak, że były dni teorii i dni praktyki. To znaczy szło się na tak zwane warsztaty, gdzie byli zegarmistrze mistrzowie i oni nas obrabiali, przysposabiali do zawodu. Zegarmistrzem zostałem dlatego, że po skończeniu zawodówki powinienem otworzyć warsztat. Ojca nie było, rodziców nie było stać, mnie tym bardziej, no otworzyć warsztat to są spore pieniądze, wyposażyć i tak dalej. Poszedłem do pracy w Błoniu, montowałem te zegarki, o których było tutaj wiele mowy. Tak się złożyło, że później moje drogi zegarmistrzowskie rozwinęły się, ale sentyment został, stąd moja tu obecność, stąd kilka zegarów tykających na ścianie i cykający zegarek na ręku. Jest to zawód, tak jak i inne rzemiosła, zanikający, śladowy, nawet masaż, nawet piekarz dzisiaj są, nawet te zawody są w zaniku. No, mamy takie czasy. Jeszcze cukiernik chyba wytrzymuje konkurencję z dobrze, nie. Dziękujemy. Jeszcze i dobrze. Proszę. Dni praktyk albo dni teorii, więc tak jest w rzemiośle, ale także jest tak w szkole, teraz będzie szkoła branżowa i tak samo jest w szkole branżowej, bo powiem, że teraz to kształcenie naprawdę jest bardzo elastyczne. Tu chodzi tutaj o to, co państwo mówicie, czyli pracodawca. Kto będzie kształcił praktycznie tych uczniów,
od strony pracodawcy. To jest klucz, myślę. Ja myślę, że teraz poproszę jeszcze o jedną głos, potem nie. Witam serdecznie, Kowalczyk Michał. Jako jestem przedstawicielem tego młodego pokolenia zainteresowanego zegarmistrzostwem. Sam jestem synem zegarmistrza i chciałem też tutaj wtrącić swoje trzy grosze na temat tego przyuczenia do zawodu, ponieważ tak jak tutaj pan powiedział, że zegarmistrzom się nie chce. Mi się wydaje, że to nie jest czasem tak, że nie chce się, tylko brakuje tego czasu, żeby tą osobę przyuczyć, ponieważ dzisiaj w dzisiejszych realiach, jako że nie mamy tych szkół, gdzie ta uwaga temu uczniowi jest poświęcona w 100%, tak ten zegarmistrz nigdy nie jest w stanie dzisiaj w tym pędzie życia, kiedy on sam musi zarobić na siebie, a często jest tak, że zegarmistrzowie to są też firmy jednoosobowe, więc cała ta odpowiedzialność jest na ich barkach i ciężko jakby odłożyć pracę na bok i skupić się tylko na swoim uczniu. Wydaje mi się, że właśnie brakuje takiego miejsca, gdzie ten uczeń mógłby pójść w tym momencie i on będzie jakby w centrum uwagi. Pokażemy mu od podstaw, jak buduje się zegar, jak on pracuje i całą tą teorię. Dzisiaj no, takie rzeczy można robić po godzinach, ale wiadomo też zegarmistrz po pracy też chce odpocząć. Dziękuję. Ja tutaj powiem, bo przerwę na chwileczkę ten wątek, żeby pokazać. Ciągle troszeczkę do smucania, jak w kabarecie starszych panów. To smucacze grono całkiem niezłe. Proszę Państwa, ale to nie jest tak, że na świecie nie ma innych form szkolenia. O jednej z nich za chwilę prowokacyjnie ja powiem. Nazywają to zwyczajnie Adult Education i ma formę kształcenia kursowego, dość specjalistycznego, właściwie serwisowego, moglibyśmy powiedzieć na początku, czy wręcz kształcenia na stanowisku pracy. Uwaga, gdy mówimy o kształceniu dorosłych, to nie mamy już tego ucznia, nie mamy już chyba, czy on ma talent, czy nie, bo jeżeli on jest świadomy, kończył jakiekolwiek studia, bo jeśli w pracy ręcznej mu nie wyszło, to może postarać się o szkolenie podyplomowe w zawodzie inżynierskim, politechnicznym, tak ogólnie powiedziane. A zakres tego szkolenia, to jest już sprawa do pogadania i tu poproszę odważnego kolegę kanclerza, który mówi, że a on to by nawet pomyślał, że dał obradę. Proszę Państwa, ja może trochę przewrotnie, nawiązując do tego, co kolega powiedział na temat, jak wygląda dzisiaj rynek. Czy zawód zegarmistrza jest dzisiaj komukolwiek do czegokolwiek potrzebny? Po prostu tak to się zdarza, że zapytano o godzinę, jego mąż wyjmuje z kieszeni komórkę. Że zegarmistrz pytany, jak to było kiedyś, mówi, wiesz, kiedyś to 60 sztuk pabiedy na tydzień się robiło. Ewentualnie 30 sztuk błonia, a dzisiaj co? Dwa zegarki i cztery baterie. Więc pozostaje pytanie, gdzie? Moim zdaniem są, tak jak kolega powiedział, są dwa obszary. Jeden obszar to są brandy, a drugi obszar to są zegarki z tej puli zegarków zabytkowych, sentymentalnych. Ewentualnie, znaczy co do brandów, to też bym był ostrożny. Czy to jest miejsce, gdzie się można nauczyć zawodu? Dlatego, że pójście do zegarmistrza, nawet fachowca, z prośbą, żeby dorobił ośkę naciągową do Omegi, to jest nieporozumienie. Facet wyjmuje taką ośkę z pudełka i to za chwilę jest wymienione, więc to gość nie wie, z której strony się tokarka obsługuje. Po prostu on jest przyuczony w Omedze, jakie elementy może wyjąć z pudełka i włożyć. Więc jeżeli chodzi o naukę w brandzie, że to się pojedzie do fabryki i oni tam nauczą, to raczej sądzę, że nie bardzo. Serwisant, po prostu serwisant. Jak... Natomiast jeżeli chodzi o naukę rzemiosła, to ktoś kiedyś ładnie powiedział, że nie Podwabiński czasami, że jest to rzemiosło tysiąca narzędzi. To jest prawda. Żeby ten fach opanować, to miło jest, jak ze dwóch przodków w rodzinie ten fach uprawiało. Tak jak tutaj młody kolega przed chwilą powiedział, że ojciec był zegarmistrzem, to on też. Ale dziadek jego też? Dziadek zresztą też, ale proszę Państwa, proszę spojrzeć na to w ten sposób. Ja mam przyjemność obcować z tym zawodem, ponieważ nie mam z nim absolutnie nic wspólnego, poza tym, że jest to moje hobby, moja pasja, tak? Więc mam przyjemność obcować z tym zawodem od letko 50 lat. Sam nie mam wiele więcej, ja zaczynałem mając lat 8. Zbierać zegarki, reparować te zegarki, więc można powiedzieć, że tak, jeżeli ja potrafię w tej chwili wymienić kilku zegarmistrzów w Polsce, którzy naprawdę potrafią,
to jest wszystko. I to jest ta ekipa, która się podejmuje zrobić wszystko. Tak jak Franek Wigand, który bez najmniejszych problemów pokonuje największe problemy techniczne związane z naprawą czy wymianą części w starym zegarze. Natomiast świat zegarków mechanicznych poszedł bardzo do przodu. Czy zegarmistrz zapytany, czy wie, co to jest koaksjal Danielsa, to najczęściej stawia oczy w słup i mówi, panie, jaką baterię pan chciał? No więc to jest troszeczkę nie tak i dlatego myślę, że zegarmistrzostwo w tej ogólnej puli, jaka była kiedyś, to jest historia. To zegarmistrzostwo już nigdy nie wróci, po prostu dlatego, że nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie ktoś wymyślił jakiś elektroniczny gadżet do noszenia na ręku, który będzie się nazywał najnowocześniejszy zegarek świata i że każdy będzie go chciał mieć. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, to jest nisza nastawiona na rzeczywiście duże pieniądze. Te duże pieniądze można zarobić, bo to się dzieje również w Europie Zachodniej. Tam nie ma ludzi, którzy potrafią naprawić zegar wyczynowy. Z wieloma funkcjami, skomplikowane, te zegary trafiają na polski rynek antykwaryczny, gdzie pasjonaci w rodzaju Wiganta bez problemu je naprawiają. No to tak to działa.